sponsorów i mecenasów. Proszę Państwa, czas na pierwsze wystąpienie sesji plenarnej. Poprosimy panią Henrykę Bochniarz, prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Zapraszamy. Zapraszamy. Nie wiem, kto to będzie przestawiał. Mam nadzieję, że będzie to akcja skoordynowana, ponieważ nie widzę tego. Jakoś się może ja może wezmę i odsunę, będzie tak wygodniej. Dobry wieczór Państwu. Ja jestem po raz pierwszy w Krzyżowej, ale rzeczywiście jest to wielka przyjemność i mam nadzieję, że organizatorzy również i w następnych wydaniach zaproszą mnie do udziału. Jak nie, to tak czy owak przyjadę. Chciałabym na początek, zanim zacznę mówić o rzeczach poważnych, poprosić Państwa wszystkich o uśmiech. Czy to jest możliwe? Panie prezydencie, pan premier mógłby wygrywać każdy konkurs na najpiękniejszy uśmiech. Bardzo proszę. Nie robię tego bez powodu. Zaczęłam prowadzić swoją niezależną, samodzielną akcję na rzecz więcej uśmiechu w Polsce. Ja myślę, że każdy z Państwa ma swój powód dzisiaj do radości i wydaje mi się, że wszystkim nam dobrze zrobi, jak będziemy właśnie się więcej cieszyć. A w końcu jest to frajda spotkać tylu sympatycznych ludzi, którzy troszczą się o to, co się na Dolnym Śląsku będzie działo. Poproszono mnie o to, żeby troszkę powiedzieć o gospodarce i na tym tle troszkę o Dolnym Śląsku. To jest zadanie karkołomne, bo wymagałoby długiego wykładu. Nie jest to miejsce w sesji plenarnej, więc postaram się bardzo szybko przelecieć przez rzeczy, które wydają mi się dość istotne. I zaczniemy od pierwszego slajdu. Mam nadzieję, że ktoś... Świetnie. I to jest jakby po to, żebyście Państwo mieli też powody do tego uśmiechu, bo jak wynika z tego wykresu, rzeczywiście mamy autentyczne powody do satysfakcji. I myślę, że fakt, że Polska znalazła się wśród 10 najszybciej w ostatnich 15 latach rozwijających się krajach, to jest myślę, że wielka, wielka radość. I jestem przekonana, że duży udział w tym dynamicznym wzroście mają firmy, które funkcjonują tutaj na Dolnym Śląsku. To jest kawałek dużego opracowania, które ukazało się również na stronie internetowej, robione przez Fundację Obywatelskiego Rozwoju i przez Lewiatana, z takim tytułem co trzeba zrobić, żeby rzeczywiście w Polsce zdarzył się cud gospodarczy. Namawiam bardzo do zajrzenia, ponieważ jestem bardzo, bardzo wiele interesujących informacji. Ale po tym pierwszym uśmiechu czas na zderzenie z rzeczywistością, która już nie jest aż tak optymistyczna, ale jak zwykle w każdej działalności, zarówno na tym szczeblu najwyższym, jak i w już w przedsiębiorstwie czy w rodzinie, najistotniejsze jest to, żeby po prostu zderzać się z faktami, nie uciekać od realiów. A te realia są niestety już dużo mniej optymistyczne, bo jest faktem, że mimo tak wielkiego sukcesu w ciągu ostatnich kilku lat my, kraj, który był nazywany tygrysem Europy Środkowej, niestety zostaliśmy wyprzedzeni przez bardzo wiele krajów. Tutaj akurat mamy dochód na mieszkańca, ale w gruncie rzeczy, gdybyśmy patrzyli na wszystkie inne dane, to może poza Węgrami, które dzisiaj płacą cenę za swoją nieodpowiedzialną politykę, w większość krajów, które zwłaszcza weszły do Unii, nas zdecydowanie prześcignęło. I mamy w tej chwili nowe otwarcie, nowy rząd. Myślę, że powinniśmy być gotowi do tego, że nie będzie to czas zjadania owoców tego wzrostu, że to w tej chwili będzie czas, który wymagał będzie zarówno od administracji rządowej, od parlamentu, ale również i od przedsiębiorców ogromnego wysiłku, żeby przełamać trend, który wyraźnie już w tej chwili jest widoczny, że polska gospodarka dostaje zadyszki, że tempo wzrostu niestety, ale zapowiadane na przyszły rok już się spowalnia. Mieliśmy ostatnio informację o inflacji. Wygląda na to, że niestety, ale cel inflacyjny zostanie przekroczony. Jest wiele innych danych mówiących o tym, że
jeżeli chcemy iść dalej do przodu, to musimy wprowadzić bardzo wiele rozwiązań, które dadzą szansę na utrwalenie tego wzrostu. Właściwie większość danych, to, że dynamika importu jest większa niż eksportu, a przypominam, że jeszcze przez wiele lat eksport był głównym instrumentem polskiego wzrostu, że płace rosną bardzo szybko i to byłoby niewątpliwie pozytywne, gdyby nie to, że po raz pierwszy te płace rosną szybciej niż wydajność pracy. To, czym nam się udawało przez długi okres wyprzedzać i dlatego ten następny slajd, na którym za chwileczkę Państwu pokażę, jak szybko nadganialiśmy właśnie przez ten wzrost, że niestety, ale ta dynamika wzrostu wydajności płac w porównaniu z dynamiką wydajności pracy zaczyna być poważnym zagrożeniem dla rozwoju polskiej gospodarki, jak również i fakt, że przez te ostatnie lata, kiedy głównym celem było przełamanie tej rosnącej tendencji, chodzi o bezrobocie, dzisiaj jest tak, że jak pytamy przedsiębiorców, co jest największą barierą w rozwoju, to brak ludzi do pracy niewątpliwie znajduje się na najwyższym miejscu i to jest ogromny powód do niepokoju, bo znowu nie tak wiele mamy instrumentów wzrostu poza tymi ludźmi, którzy dobrze przygotowani potrafią rzeczywiście też dobrze pracować. Na dodatek, i to jest, rozumiem, ten następny slajd, który tutaj pokazuję, to jest kwestia tego, że niezależnie od spadku dochodu na mieszkańca, zdecydowanie nie potrafimy sobie radzić z wielkimi różnicami w regionalnym rozwoju.